Dzień dobry, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mam smartfon Kubota, tak, wrócił do mnie. Kubot wraca do mnie jak bumerang co jakieś parę tygodni. Tym razem jest to model X90, zobaczcie jakie pudło wielkie. Myślałem, że tutaj w tym pudełku będzie jakiś pancerny smartfon, a wcale nie. Kubot ewidentnie stawia teraz na, powiedzmy, taki design modowy współczesnych flagowców i tych średniaków. No naprawdę wygląda moim zdaniem kozacko. Czy warto go kupić? Powiem wam tak, kosztuje niecałe w tej chwili 900 zł, a za co mamy za 900 zł, co dostajemy za 900 zł, tego wszystkiego dowiecie się z mojej recenzji, krótkiej recenzji, bo tutaj nie ma za bardzo o czym opowiadać. Zapraszam. Dobrze, to zaczynamy to, że jest ładnie zrobiony, znaczy ładnie, dobrze zrobiony na pewno, bo to, czy jest ładny, to zależy od upodobań użytkownika oczywiście, osoby, która chce nabyć taki smartfon, chociaż popatrzcie na niego dobrze, no, ten tył, te plecki występują w dwóch kolorach, to jest taka imitacja jak gdyby masy perłowej, to jest zieleń, jest jeszcze dostępna czerń, mi się tylko ta wyspa z aparatami nie podoba, no jest taka mało estetycznie zrobiona, ale... Słuchajcie, przede wszystkim przejdźmy do tego, co dostajemy w tym wielkim pudełku, bo wydawałoby się, że tutaj będzie naprawdę sporo, a jest tak normalnie bym powiedział. Jest szybka ładowarka, od razu wam o tym muszę powiedzieć, 33W, tak wygląda. Jest przewód USB-C, C na C oczywiście. Jest szpila do szuflady na kartę SIM. Od razu wam powiem też, że dwie karty SIM. 4G, 5G nie obsługuje. Papierologia. Jeszcze sprawdzę, może jakieś naklejki są dla dzieciaków. Może coś ważnego. Nie ma naklejek. Nie, czekajcie. A je, przepraszam, no tego nie zauważyłem wcześniej. Słuchajcie, oprócz tego, że mamy tutaj plastikowe, nie silikonowe etui, czyli taką ochronę na plecki tego smartfona, to my tu mamy jeszcze szkło ochronne. No, patrzcie, jest szkło ochronne. Nie zauważyłem w ogóle tego. Co ciekawe, jest odpowiednio wygięte, bo ten smartfon ma zakrzywiony wyświetlacz. Niestety zakrzywiony, ja nie lubię zakrzywionych wyświetlaczy. Tu jest zestaw do aplikacji tej szyby, tego szkła, a więc no powiem wam szczerze, że jest naprawdę na bogato, można powiedzieć, że pomyśleli o wszystkim, aczkolwiek od razu muszę wam powiedzieć, że ten egzemplarz, który do mnie dotarł, ja to już zgłaszałem Chińczykom, bo to bezpośredni kontakt z nimi muszę mieć, że wyświetlacz jest tutaj walnięty, przekłamuje kolory, o czym wam za chwilę powiem, nie wiem co na to nasi chińscy przyjaciele powiedzą. Czy mi przyślą inny egzemplarz i co ja wtedy będę nagrywał kolejny materiał? Bez sensu. No w każdym razie tutaj jest walnięty ten wyświetlacz, który jest omen ładny, bo słuchajcie, rozdzielczość to 2K+, a więc naprawdę jest nieźle. Sorry, muszę to wszystko pochować. Jest odświeżanie na poziomie 120 Hz i nawet powiem wam, że pomimo tego, że ten wyświetlacz jest trochę walnięty, czyli nie ma takich kolorów, jak mieć powinien, to oglądanie filmów na tym smartfonie naprawdę może być fajne, bo to odświeżanie plus ta rozdzielczość powoduje, że to jest smartfon z wyświetlaczem, nie w kij dmuchał. No dobrze, ale, no, ale jak jest walnięty, na czym polega to walnięcie? To już wam zaraz pokazuję, bo pewnie jesteście ciekawi. Ja myślałem, słuchajcie, jak robiłem zdjęcia tym smartfonem, że z aparatami jest coś nie tak, bo na przykład jak robiłem zdjęcie z okna, tam z kuchni, z domu, który jest po przeciwnej stronie i ma dachówkę w kolorze cegły, to na zdjęciu ta dachówka była po prostu taka mocno krwisto-czerwona. Robiłem zdjęcia żonie, na wyświetlaczu też była tutaj jakieś takie łuny czerwone miała. Mówię, kurde,
co jest z tym smartfonem. No ale wszedłem w ustawienia tego wyświetlacza. Muszę poszukać, poczekajcie. Wszedłem w ustawienia, powiadomienia nie, i okazało się, że ja chciałem ustawić, o mamy, chciałem ustawić ciemny motyw. Teraz wam przełączę na jasny motyw. To jest jasny motyw. No typowo, no daje po oczach, ta biel, naprawdę. Ale teraz sobie zrobimy motyw ciemny, uważajcie. No i co by nie mówić, on jest ciemny, ale nie jest czarny. No, no szczerze mówiąc, jest taki brązowy, jasno-brązowy. Wchodziłem we wszystkie ustawienia tego wyświetlacza. Próbowałem to jakoś zmienić, bo są kolory jeszcze. Możemy zrobić, teraz mamy kolory naturalne, ale możemy robić wzmocnione. I teraz jak wzmocnione zrobię, to ta czerń jest w porządku, ale zwróćcie uwagę na te czerwienie tutaj, które są. One są absolutnie nienaturalne, nienormalne i to powoduje na przykład, że kiedy oglądamy jakieś filmy na tym wyświetlaczu albo przyglądamy zdjęcia, no to ta czerń jest uwypuklona aż za bardzo. No coś tu z tą gamą kolorów jest nie tak. Tu mamy wzmocnione, tu mamy nasycone. Nagle zrobiło się wszystko niebieskie. Potem mamy adaptacyjne, czyli mamy znowu taki brąz, pomarańcz z brązem pomieszany. Naprawdę nie wiadomo, jak z tego smartfona korzystać, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Jestem ciekawy, co Chińczycy na to powiedzą, no ale jeszcze nie odpisali, bo to jest świeża sprawa. Etui jest, no, taki twardy plastik, ale okej. Okay. Słuchajcie, najnowszy system Android, oczywiście 14, ze sklepem Play, żeby nie było. Wbudowane są dwa mikrofony, a więc mamy tutaj taki noise reduction, czyli redukuje dźwięki z otoczenia, kiedy prowadzimy rozmowę telefoniczną. Czy tak rzeczywiście jest? Moi rozmówcy jakoś się specjalnie nie skarżyli, że słyszą lepiej, chwalili, nie skarżyli się, że słyszą gorzej. Ja tego nie jestem w stanie zweryfikować. Z każdym, z kim rozmawiałem przez ten smartfon, mówił, że no, okej, no, normalnie słychać tutaj. Być może dlatego normalnie, że są dwa mikrofony. Być może. Teraz tak, 32 GB RAM-u plus 256 GB ROM-u. Tyle, że ta pamięć operacyjna, te 32 GB, no to tak, fizycznej pamięci jest 16 GB oczywiście, znacie ten myk na pewno, natomiast kolejne 16 musimy sobie pożyczyć z głównej pamięci, czyli z ROM-u. Możemy, ale nie musimy. Wtedy oczywiście ten smartfon staje się wydajniejszy kosztem 16 GB z 256, więc to nie jest duża strata, tak bym powiedział. Jeżeli ktoś to potrzebuje, tego potrzebuje, to może sobie to w ustawieniach włączyć. Jeżeli nie, to tego nie ma sensu włączać, ponieważ ten telefon, nawet kiedy ma tylko włączone 16 GB RAM-u, jest szybki. Jest tak, śmiga tak, jak powinien śmigać. Naprawdę wszystko jest tutaj ok. Widzicie, teraz ta czerń jest fajna, nie? No, to, ale to są kolory nasycone, zdjęcia są do kitu. Jak macie tutaj tą ikonkę gazeta.pl, ona normalnie nie jest taka czerwona. Może trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchajcie, bateria to jest naprawdę lux torpeda. 5100 mAh w tak smukłym smartfonie. Bo on jest naprawdę smukły. On jest ładny, zgrabny, smukły. Nie powiedziałem wam właśnie jak na obudowie, co z obudową. No to tacka, trochę błądzę, że tak powiem. Głośnik USB typu C. Mamy przycisk włączania i wyłączania. Mamy przycisk zwiększania albo zmniejszania głośności. No dobrze, a jak z tą baterią? Jak ona długo wytrzymuje? Długo. Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo długo. Przy takim średnio zaawansowanym użytkowaniu tego smartfona dwa dni. Dwa dni, a jak zdarzyło mi się, że ten smartfon po prostu leżał na półeczce, trzy dni. Naprawdę trzy dni wytrzymał. Jest naprawdę dobrze. Nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o baterię. Procesor jest dość szybki, ośmiordzeniowy. Całość powoduje, że ten smartfon się używa normalnie. Absolutnie. Nie ma tutaj żadnych zawiech, niczego nie zauważymy takiego. Wszystko jest naprawdę w należytym porządku. No i być może zainteresuje was to, że słuchajcie, odblokowywanie tego wyświetlacza można zrobić na trzy sposoby. Czyli tradycyjnie wpisujemy PIN, albo Face ID, które jest marnej jakości, albo uwaga, w wyświetlaczu jest skaner linii papilarnych, który, uwaga, zobaczymy, działa, teraz nie działa. No, o, zadziałało. Trochę długo, nie? No czekajcie, jeszcze raz spróbujemy, żeby nie było lipy, że... Nie, teraz zadziałało od razu. Blokujemy. Trzeba trafić.
zrobić. Jest okej, okay. Jest w porządku. O ile Samsung na przykład ten czytnik linii papilarnych ma troszeczkę wyżej i jest to bardziej wygodne, jeżeli chodzi o częste używanie tego rozwiązania, to tutaj kłopot ma trochę niżej. I nie wiem, czy słuchajcie, to nie jest za nisko, bo musimy w specyficzny sposób chwycić ten smartfon i tak tutaj na samym dole przycisnąć. O, ale odblokowuje się. No, ten początek był może niezbyt interesujący, ale w końcu dało radę. Mamy NFC, są płatności zbliżeniowe, mamy oczywiście wszystkie usługi Google'a, mamy na niego gwarancję, która nie mam pojęcia, jak jest realizowana, bo kupić możecie go w tej doskonałej cenie w tym momencie na AliExpress. Link będzie w komentarzu. Co jeszcze? Słuchajcie, zaraz przejdę do aparatów fotograficznych, bo na pewno, z pewnością ten smartfon jest ładny, może się podobać i może zmylić innych użytkowników smartfonów. Jeżeli go zobaczą gdzieś z daleka, to pomyślą, a Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo i tak dalej, i tak dalej. No, chociaż ta wyspa temu przeczy, no jest brzydka. Jest, no właśnie, aparaty fotograficzne. Główny aparat, matryca 100 milionów pikseli. Ja wiem, że to niekoniecznie robi robotę, czasami wystarczy mniej, a jest lepiej, jak jest w Kubocie X90. Jest przyzwoicie, w dobrych warunkach oświetleniowych naprawdę robi fajne zdjęcia. Nie ma się do czego przyczepić. Ma różne tryby, ma tryb portretowy, jest, czekajcie, zaraz przejdę do kamery, jest też Ultra HD, jeżeli chodzi o zdjęcia. Można nagrywać filmy, oczywiście żadnego tutaj, żadnej stabilizacji tutaj nie znajdziecie niestety. Jest tryb portretowy, mówiłem Wam, i jest jeszcze Night View. Night View, czyli wieczorne zdjęcia. Takie, wiecie, no właśnie wieczorem te zdjęcia nie wychodzą najlepiej. Rozjaśnione są naprawdę bardzo, bardzo mocno. Jest jeszcze kolejna kamera, szerokokątna. I teraz to, co mnie wkurza na przykład, mamy normalny tryb, korzystamy z tej głównej kamery. Poruszanie się zresztą po tym menu aparatu fotograficznego jest nieintuicyjne, bo o, przesuwa mnie, to muszę tu po jednym podotykać, przechodzić z ustawienia na ustawienia i dopiero tutaj mamy z boku More. More, czyli więcej, jak wiecie, i to też nie zawsze działa, zobaczcie, no i co? No to jest ten zakrzywiony wyświetlacz, co mnie strasznie wkurza. O, udało się. I żeby skorzystać z kamery szerokokątnej, właśnie musimy wejść w More, czyli więcej. Nie jest to dobrze spolszczone, jak już się pewnie domyślacie. I dopiero w tym momencie możemy skorzystać, tutaj mamy ikonkę, szeroki kąt. No niestety, kolejną rzeczą to też jest tryb makro, bo jest też kamera do makro. A nie powiedziałem Wam, szeroki kąt, jaki ma obiektyw, 16 milionów pikseli, natomiast kamera do makro ma 5 milionów pikseli i też jest, musimy ją wyszukać, w tym więcej. No, nie ma w głównym menu aparatu niestety od razu bezpośrednio dostępu do tego. Szkoda. Jest zoom oczywiście cyfrowy, jeden raz można przybliżyć, tylko dwa razy, przepraszam, więcej już się nie da. Natomiast zdjęcia makro naprawdę robi przyzwoite. Byłem mega zaskoczony, że taki no, 5-megowy, no to nie jest jeszcze tak źle, bo zdarzały się w tego typu tanich smartfonach aparaty 2-megowe i wtedy to był raczej dramat, chociaż nie zawsze, ale przeważnie to był dramat, a tu naprawdę nie jest tak źle. No i w końcu jest przednia kamera, 32 megapiksele, uwaga, wspomagana sztuczną inteligencją, czyli podobno ta kamera czuwa nad tym, żeby selfie było ładniejsze. No to zrobimy sobie zdjęcie i zaraz zobaczycie, o czym ja mówię. Jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, robię sobie zdjęcie. Czekajcie, zrobimy portret, żeby nie było. Mamy obraz, portret, film. Też jest more, jeżeli chodzi o przednią kamerę. Dobra, uśmiech. Zdjęcie jest zrobione i teraz się uśmiejecie. Uwaga, uwaga. Puszczę Wam oczywiście ten plik zmontowany już. No nie jest tak źle, ale zobaczcie na moje pszczycho. Jest czerwone, jest bardziej czerwone niż rzeczywiście jest czerwone, ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy też oczywiście inne opcje w tej przedniej kamerze i przejdziemy sobie teraz do More. I co mamy w More'ach? GIF. GIF albo zbliżenie, albo, czekajcie, blur jeszcze, możemy sobie ustawić blur. Jeszcze beauty jest oczywiście, czy mamy być bardzo beauty, czy tylko trochę beauty. No i mamy tutaj też w przedniej kamerze wykrywanie twarzy, to co ma też pomóc w robieniu zdjęć. Przedziwnie wyglądam na tym wyświetlaczu. Zrobię jeszcze jedno zdjęcie.
Okej, okay, zobaczymy teraz. Teraz trochę wyszło lepiej. Także kochani, no oczywiście jest GPS, jest współpraca z tymi wszystkimi aplikacjami, VOD, jest Wi-Fi 5G. Ten smartfon nie jest złym smartfonem. Gdyby nie ten wyświetlacz, to naprawdę bym Wam mógł go szczerze, z czystym sumieniem polecić. Natomiast no, trafił mi się taki egzemplarz, jaki mi się trafił. Ja mam nadzieję, że to nie jest norma. Jakość zdjęć okej, okay, naprawdę może być. Na wakacje, pamiątki z wakacji, jeżeli będziecie robili tym aparatem, wystarczą w zupełności, tylko lepiej oglądać je na wyświetlaczu komputera niż na tym wyświetlaczu, na tym ekranie tego smartfona, ale ja tu mówię tylko o tym egzemplarzu, tylko o tym, znaczy mam taką przynajmniej nadzieję. Kochani, to wszystko. To był Kubot X90. Nowość, jeżeli chodzi o Kubota, za śmiesznie małe pieniądze. I mi słońce zgasło i teraz jestem ciemny i muszę to powtórzyć. Ciemno jest, nie? Ja cię kręcę. No na montażu tego nie rozjaśnię. Jest za ciemno.